Uczennice zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk wykonały zdjęcia Ziemi z kosmosu. Wprawdzie osobiście nie wleciały na orbitę, ale samodzielnie zaplanowały i zleciły fotosesję załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. O zaangażowaniu w projekty kosmiczne Energetyka zaczęło się mówić głośno w 2012 roku, kiedy jako pierwsza szkoła w Polsce połączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną i przez 8 minut uczniowie mogli porozmawiać na żywo z astronautami. Sukces tego przedsięwzięcia sprawił, że nauczyciel koordynujący projekt, Dariusz Cisek, zdecydował o dalszym motywowaniu swoich uczniów do realizacji kolejnych, ambitnych pomysłów. Dostaliśmy propozycję z NASA, aby przystąpić do takiego programu, który zapoczątkowała astronautka amerykańska Sally Wright, która była pierwszą Amerykanką w kosmosie. Ona założyła po zakończeniu tej kariery kosmicznej, założyła takie, ja wiem, szkołę, nazwijmy to, że to była szkoła, salę Right Science, dzięki której placówki dydaktyczne szkoły z całego świata mogły korzystać z zasobów, czy z możliwości stacji kosmicznej, międzynarodowej stacji kosmicznej. Polega na tym, że zlecało się astronautom wykonanie zdjęć określonych obszarów Ziemi i astronauci przy pomocy specjalnego aparatu, nie tego, który jest zamontowany na stacji, tylko z wnętrza kabiny lub też sterowanego gdzieś tam na zewnątrz, wykonywali te zdjęcia na zlecenie. Ambicją nauczyciela było zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy i wykonania projektu jedynie z minimalną pomocą. Do pokonania było wiele barier natury technicznej, przede wszystkim należało znaleźć osoby chętne do podjęcia tego wyzwania. Co ciekawe tym razem padło na dwie uczennice. Ładnie się to komponuje. Sally Ride pierwsza astronautka amerykańska, trzecia kobieta po Walentynie Tereszkowej i Sławianie Sawickiej w kosmosie dwie dziewczyny. Będą kontynuować to, tą naszą kosmiczną zabawę, którą zaczęliśmy w 2008 roku i z sukcesem w 2012. No i na początku 2015 roku mamy to, co mamy, czyli dostaliśmy 315 zdjęć z kosmosu, które Paulina i Asia wybrały i astronauci amerykańscy to y, zrobili. Na początku musiałyśmy napisać maila do NASA z prośbą o przyjęcie do tego projektu. Później musiałyśmy czekać na odpowiedź od nich i jak Odpowiedź okazała się pozytywna, to musiałyśmy po, poprosić o kody do zdjęć, bo każde zdjęcie to jeden kod i też trzeba było właśnie czekać na to. Później jak wysyłyśmy już te kody, to trzeba było na mapie pozaznaczać, zobaczyć, które orbity przechodzą przez które miejsca. I trzeba było, jak jest orbita dzienna, to zaznaczyć miejsce, w którym chcemy, chcemy dane zdjęcie mieć. I po prostu zaznaczałyśmy, wpisywałyśmy kod, pewne dane i po prostu wysyłałyśmy zamówienie na dane zdjęcie. Nie mogliśmy tego w nocy zamawiać, ponieważ zdjęcia by nie wyszły. To właśnie dlatego nie mamy zdjęć przeprowadzanych przez Polskę i przez Europę, bo tam były same orbity nocne. Zaplanowanie zdjęć wiązało się także z koniecznością obserwowania pogody, tak by na fotografiach nie znalazły się wyłącznie chmury. Miejsca również zostały wybrane nieprzypadkowo. Nie robiłyśmy zdjęć w pustyni dużo, bo tam nie ma nic ciekawego. Brałyśmy bardziej góry czy jakieś wybrzeża. Właśnie mamy ładne zdjęcia yy, z Ameryki Południowej, mamy lodowiec w Andach. No, mamy naprawdę no, dużo ładnych zdjęć no i parę z zdjęć. Australii, z Afryki. Tak. No. Dyrektor szkoły Ryszard Janas jest dumny z poczynania swoich uczniów i deklaruje, że będzie wspierał ambitne pomysły, które obok zajęć szkolnych wyjątkowo rozwijają w uczniach pasję i determinują do dodatkowej nauki. Ważne jest obudzenie pasji, obudzenie zainteresowań, wzwoleniu tej pasji. Można mieć super szkołę, najlepszy sprzęt. Ale jeżeli nie stwierdzimy, nie obudzimy w młodzieży pasji do nauki, pasji do zdobywania, do poznawania świata, to nic nie da, więc e, tu jest bardzo cenna rola pana Dariusza Ciska, nauczyciela szkoły, że on te pasje znaj i odkrywa, następnie daje tym dzieciom możliwości do tego, żeby one te pasje mogły zrealizować. Daje im środki techniczne, środki organizacyjne, organizuje spotkania, organizuje właśnie takie e, zespoły, które po prostu temu zadaniu potrafią sprostać. Zdjęć z kosmosu uczennice nie zachowają wyłącznie dla siebie. Z pewnością zorganizowana zostanie specjalna wystawa, prawdopodobnie w Bibliotece pod Atlantami. Kolejnych ambitnych projektów Dariusz Cisek na razie nie chce zdradzać, ale zapewnia, że jego uczniowie jeszcze nieraz nas zaskoczą.